5 mitów o poście. Zapraszam na film. Mit 1. Jezus nakazuje swoim uczniom pościć. Jezus zakłada, że jego uczniowie będą pościć, a nawet obiecuje, że będziemy pościć, ale ani on, ani jego uczniowie, apostołowie, nie dają takiego nakazu. Chociaż wiele tekstów biblijnych wspomina o poście, dwa najważniejsze znajdują się w Ewangelii Mateusza, w odstępie zaledwie kilku rozdziałów. Pierwszy z nich to Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 16-18, która następuje po nauce Jezusa o hojności i modlitwie. Post jest tak samo podstawowym dla chrześcijanina, jak proszenie Boga i dawanie innym. Kluczem jest to, że Jezus nie mówi, czy pościsz, ale kiedy pościsz. Drugim fragmentem jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety 14-15, która może być najważniejszym fragmentem dotyczącym chrześcijańskiego postu. Wtedy przybyli do niego ludzie, mówiąc: dlaczego my pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? A Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Nadejdą dni, kiedy oblubieniec zostanie im odebrany i wtedy będą pościć. Kiedy Jezus, nasz oblubieniec, był tutaj na ziemi wśród swoich uczniów, był to czas na ucztowanie. Ale teraz, kiedy został zabrany od swoich uczniów, my, jako jego uczniowie, będziemy pościć. Pan Jezus nie mówi: może będą pościć, ale będą pościć. Potwierdza to wzór postu, który od razu pojawił się we wczesnym Kościele. Zobacz Dzieje Apostolskie, rozdział 9, 13 lub 14. Nie mówi więc, że musimy, ale mówi, że będziemy. W tym sensie post nie jest obowiązkiem, ale jest szansą zbyt potężną, by ją przegapić. Mit 2. Post zawsze musi pozostać prywatny. Niektórzy chrześcijanie mogą zakładać, że post musi być zawsze utrzymany w tajemnicy ze względu na pamiętne ostrzeżenie Jezusa z kazania na górze. Pan Jezus mówił: gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby twój post nie był widziany przez innych, ale przez Ojca twojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 17-18. Jezus przestrzega przed szczyceniem się, przed tym, aby robić coś po to, aby inni widzieli. W końcu jest to zgodne z jego pouczeniem, by nie praktykować swojej sprawiedliwości przed innymi. I z pewnością, kiedy pościmy, nasz post powinien być skierowany ku Bogu, a nie ku oczom i uszom innych. To jest ostrzeżenie. Jednak Jezus nie mówi tutaj o każdym rodzaju postu, ponieważ Pismo Święte wymienia wiele form postu. Post osobisty i wspólnotowy, publiczny i prywatny, wspólnotowy i narodowy, regularny i okazjonalny, częściowy i całkowity. Poprzednie pokolenia znały posty wspólnotowe o wiele lepiej niż my, co może być dzisiaj nową szansą dla kościołów. Ponadto, kiedy pościmy, prywatnie, indywidualnie, dobrze byłoby zastanowić się, jak brak posiłku lub posiłków może wpłynąć na innych, z którymi zwykle jemy. Jeżeli regularnie jadasz obiady z kolegami lub kolacje z rodziną czy współlokatorami, zastanów się, jak twoje powstrzymanie się od jedzenia wpłynie na nich. Najlepiej poinformuj ich o tym z wyprzedzeniem. Zamiast po prostu unikać lub nie pokazywać się na posiłkach, powiedz im z miłością: dlaczego pościsz? Mit 3. Post odnosi się tylko do jedzenia. Post oznacza zwykle obywanie się bez jedzenia, tymczasowo, w celach duchowych. Takie jest normalne znaczenie. Jednak post nie ogranicza się tylko do powstrzymania się od jedzenia. Można go rozszerzyć o czasowe powstrzymanie się od innych dóbr, także w celach duchowych. Post od jedzenia nie jest dla każdego. Niektóre warunki zdrowotne powstrzymują nawet najbardziej pobożnych od tradycyjnego postu. Jak powiedział Martin Lloyd-Jones, post powinien naprawdę obejmować powstrzymanie się od wszystkiego, co samo w sobie jest legalne ze względu na jakiś szczególny cel duchowy. Jeśli w twoim stanie zdrowia rozsądek nie nakazuje ci rezygnować z jedzenia, rozważ post od telewizora,
od smartfona, od mediów społecznościowych lub innych regularnych praktyk, ważne, aby odsunięcie się od tych rzeczy skłoniło cię do większego cieszenia się Jezusem. Pamiętaj, post nie zawsze musi być odstawieniem jedzenia, ale musi być powiązany z przeznaczeniem czasu na bliższą relację z Bogiem. Mit 4. Post zapewni mi błogosławieństwo Boga. W Księdze Izajasza w 58 rozdziale, wersetach 3-5, znajduje się ważne ostrzeżenie o tym, czym post nie jest i jak może źle się skończyć. W czasach Izajasza naród Izraela podupadł, a serca ludzi były podzielone. Dla wielu z nich oddanie Bogu stało się zewnętrznym pokazem. Pościli, żeby manipulować Bogiem, a nie żeby wyrazić pokorne serce. Bóg tego nie pochwalał. Izajasz mówi, że ludzie pytają Boga: dlaczego pościliśmy, a Ty nie widzisz? Dlaczego uniżamy się, a Ty nie odpowiadasz? Księga Izajasza, 58 rozdział, 3 werset. I Bóg odpowiada: oto pościcie wśród kłótni i sporów, bijecie niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dzisiaj, jeśli chcecie, aby wasz głos był słyszany w górze. Czyż post, jakiego pragnę, to dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż jest nim zwieszenie głowy, jak trzcina, albo leżenie w worze i popiele? Czy coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym Panu? Innymi słowy, twój post nie może służyć do tego, aby wymóc coś na Bogu. Twój post musi być uniżeniem się przed Bogiem, w pokorze. Same zewnętrzne działanie postu bez pokory są daremne. Bóg nie będzie poruszony takimi wysiłkami. On widzi serce. Tak jak faryzeusze w czasach Jezusa próbowali zmienić post na coś, co ich wywyższy, tak samo niestety dzieje się dzisiaj. Unikaj tego. Mit 5. Post tak naprawdę nic nie daje. Wreszcie po przeciwnej stronie domniemania Bożego błogosławieństwa niektórzy mogą zakładać, że post tak naprawdę nic nie daje. Jeżeli post nie może wykręcić ręki Bogu, żeby zapewnić sobie Jego przychylność, to po co pościć? Prawda, post nie może nic wymusić na Bogu. Nie możesz przez swoje działanie, a tym bardziej przez post, zmusić Boga do czegokolwiek. Ale człowiek, który prawdziwie szuka Bożego oblicza, dla niego post jest wyjątkowym środkiem łaski. Dzięki temu kanałowi może zbliżyć się do Boga przez pokorę swojej duszy. To, co czyni post takim darem, jest jego zdolność z pomocą Ducha Świętego do skupienia się na Bogu. Pamiętaj, post idzie zawsze ramię w ramię z modlitwą. Post, jak mówił John Piper, jest fizycznym wykrzyknikiem na końcu zdania: tak bardzo kocham Cię, Boże, tak bardzo pragnę Cię. Film nagrany na podstawie tekstu z platformy Crossway. Link do tej platformy znajdziesz w notatkach do odcinka.